70 kg, 800 gramów, 70 kg, 800 gramów justów na wadze samej 60. Cześć, tutaj Michał Koper z portalu Ring Polska.pl Witam was serdecznie już po powrocie z zakowanego z gali grupy Knockout Promotions, dziś taki vlog kilka słów e, na temat właśnie tej zak zakopiańskiej gali takie luźne refleksje, plus jeszcze dwa tematy związane z polskim boksem zaczynam od walki wieczoru w Zakopanem Krzysztof Wodarczyk kontra Taylor Mabika no i parafrazując samego Diablo, można by powiedzieć że nie był to zbyt udany występ w jego wykonaniu ale występ zwycięski a to w tym wypadku liczyło się najbardziej Wodarczyk już przed e, tym pojedynkiem o tym informował w piątek w wywiadzie z Ring Polskapel Andrzej Wasilecki, czyli promotor Diablo. Diablo został wyznaczony do walki o pas WBC o wakat WBC z Ilungą Macabu. Diablo jest teraz trzeci w rankingu federacji. WBC Ilunga Macabu jest pierwszy, no i oni zaboksują wakat. Przedziela ich Michał Cieślak, ale kibice Michała Cieślaka powinni być spokojni. Zwycięzca walki w wodarczych Macabu powinien w jakimś tam krótkim przedziale czasowym później zostać zobowiązany do obrony z obowiązkowym challengerem, tak jest w przypadku walki o tytuły wakujące, że zwycięzca walki o wakat musi potem zaliczyć e, obowiązkową obronę, więc Michałowi Cieśla, Cieślakowi tutaj raczej nic nie ucieknie, natomiast teraz Makabu i Włodarczyk mają ten pas boksować, jeśli chodzi o tę e, sobotnią walkę, no to Włodarczyk zdecydowanie nie zachwycił, zwłaszcza jeśli mamy na uwadze, że zaraz ma boksować o Mistrzostwo Świata, doszukując się już takich e, Pozytywów w tym wszystkim to kapitalne lewy prosty, zwłaszcza w pierwszej fazie walki. Ten wodarczyk, wodarczykowy lewy prosty, to jest chyba najsilniejszy lewy prosty w tym momencie mierdzięczki, On tym czasem potrafi znokautować, potrafi tymczasem wy, wytrącić z równowagi przeciwnika, to nie jest tylko uderzenie, które ustawia atak prawą ręką. To fajnie działało na początku, natomiast potem ten lewy prosty już nieco sklacza. W ogóle postawa wodarczyka z miarę w miarę upływu rund już była słabsza, no ale Krzysiek dowiózł to zwycięstwo do końca, no i teraz może boksować o Mistrzostwo Świata. E, no dziwić mogą trochę głosy e, kibiców zawiedzionych postawą Włodarczyka. Ja zrozumiałbym to, gdyby to pisali kibice, którzy widzą Włodarczyka po raz pierwszy, ale Przecież Diablo jest znany z tego, że te walki jego zawsze są nudne, zawsze są powolne. To jest boksowanie za podwójnej gardy, czyhanie na konter. Natomiast w przypadku Wodarczyka zawsze super efektowne są nokauty i końcówki. Te walki z Greenem, z Czakijewem czy, czy z Fragomanim, no to już jest historia polskiego boksu zawodowego. Piękne nokauty, piękne końcówki, ale Wodarczyk, jeśli nie no to boksuje nudno, dosyć jednostajnie no i to mieliśmy właśnie w sobotę, także tutaj tak naprawdę żadnego zaskoczenia być nie powinno co do postawy Diablo, tym bardziej, że on ma w perspektywie walkę Mistrzostwa Świata, musiał po prostu wygrać, no ale mając na uwadze właśnie tę walkę Mistrzostwa Świata, no to prognozy nie są, nie są zbyt dobre w tym wypadku, ale spróbujmy, no to jest ostatni taniec Krzysztofa diablo Wolarczyka. może wejdzie ten lewy, krótki, sierpowy w jakiejś kontrze, no i będziemy mieli Mistrzostwo Świata Poczekajmy. W zakopanym znakomicie zaprezentował się zresztą już po raz kolejny. Fiodor Czerkaszyn to jest chłopak z ogromnym talentem, mimo młodego wieku, potrafi już naprawdę dużo, ma bokserski talent, ma siłę, ma te walory fizyczne, do tego jak na swój wiek potrafi boksować bardzo. Dojrzale potrafi być w ringu wręcz takim sadystą. On nie idzie na ślepo, gdy trafi rywala, nie idzie po ponokał, tylko metodycznie, spokojnie go potrafi wykończyć, widzieliśmy to właśnie chociażby w sobotę, natomiast taka refleksja po tej sobotniej gali, po tym występie Czerkaszyna, trzeba, te, trzeba temu chłopakowi podnieść zdecydowanie poprzeczkę, takie walki jak ta z Eklundem w sobotę już nie są mu do niczego potrzebne, bo nic mu po prostu nie dają, z góry wiadomo jaki będzie wynik po prostu kolejny, kolejne zwycięstwo, kolejny nokaut. No nic z tego nie ma, bo niestety też na razie te zwycięstwa nie przekładają się na pozycję rankingową Warto by, żeby chociaż Fiodor Czerkaszyn pojawił się w rankingu. Mam nadzieję, że to niedługo się stanie. Trzeba iść wyżej już, bo każda kolejna tego typu walka dla Fiodora Czerkaszyna to jest jednak już stracony czas. On nie potrzebuje się oswajać z publiką, z atmosferą gal. Widać, że ma mocną Psychikę i idziemy do góry. Ja uważam Czerkaśna na za największy talent spośród zawodników boksujących teraz na polskich ringach i wręcz uważam, że jeśli on dostanie mistrzowską szansę prędzej czy później, nie wiem za, za jaki to czas będzie, to będzie zawodnikiem, który wyjdzie z realnymi szansami na. Mistrzostwo Świata to nie będzie taka standardowa e, procedura, jak to bywa w przypadku polskich pięściarzy. Często, że z góry w zasadzie wie, wiemy, że, że ten pięściarz przegra, a, ale Anusz się uda. Tak? W przypadku Czerka -Szyna, e, nie wiem, z kim miałby wyjść do walki Mistrzostwo Świata, w jakiej kategorii wagowej i kiedy, to, ale jednak uważam, że to jest chłopak, który ma e, szansę, ma papiery, żeby rywalizować naprawdę na światowym poziomie. Trzeba mu tę poprzeczkę podnieść, bo to już szkoda czasu szkoda czerka Podnieś Podnieść poprzeczkę można też już śmiało przemkowi Zyszkowi, może nie na taki poziom jak czerka szynowi, no ale warto, żeby ta poprzeczka w przypadku Zyszka poszła do góry. Przemek Zyszk w zakopanem zanotował zwycięstwo przez nokaut no nad zawodnikiem, który nigdy w swojej karierze nie przegrał. Przed czasem Zyszgo go skończył już w pierwszej rundzie. Przeciwnik przemka dwie walki temu boksował z Patrykiem Szymańskim i Patryk potrzebował na pokonanie go pełnego dystansu. 8 rund zysk z tego samego krigera już w pierwszej rundzie. Krzysztof Diablowodarczyk przed walką, z, przed tą zbliżającą się galą, przed walką przede wszystkim Wildera z Luisem Ortizem. Tak sobie drwił z Wildera, porównywał go do przemka Zyska, że to taka podobna nietypowa technika. Faktycznie jest trochę zbieżności w boksie Zyszka i Wildera. Ta, taka szeroko postawiona garda, to te charakterystyczne, takie cofnięcie ręki po e, prawym prostym, no i Diablo jakoś tam wykrakał. Wyszedł Przemek, zejść do gościa, który nigdy nie przegrał e, przez nokot, no i mamy polskiego Dionta Wildera, oczywiście trochę tak się tutaj e, śmieje, no ale faktem jest, że Przemek Zyszk już w pierwszej rundzie e, skończył niepokonanego wcześniej, przed czasem rywala, także Przemkowi Zyszkowi warto już podnieść trochę poziom rywali, przydałoby mu się też fajne wsparcie e, sponsorskie, to jest chłopak, który łączy pracę zawodową, On pracuje jako monter telewizji kablowej z występami na zawodowych ringach, z treningami, e, także jeśli to ogląda ktoś, kto chciałby wesprzeć fajnego, utalentowanego boksera, to warto się zgłosić do Przemka Zyska, naprawdę sympatyczny chłopak, bardzo dużo się poświęca, tak jak mówię, pracuje jednocześnie, trenuje, no i zobaczymy, no oby ten, oby ten udany występ w Zakopanem był jakimś dobrym prognostykiem, jakąś dobrą wróżbą na przyszłość. Poważny test w Zakopanem zaliczył też Mateusz Tryc, Shakil Fin, mocny rywal z Kanady. No i ta walka naprawdę mogła się podobać. Może nie było w niej zrywów, zwrotów akcji, no ale była toczona w bardzo szybkim tempie, to była bardzo fizyczna walka. u utryca podobało mi się tutaj przede wszystkim ciosy proste, które często lokował między szeroko rozstawioną gardą przeciwnika. No i Wysokie tempo, e, duża wytrzymałość, obydwu pięściarzy. Na pewno najmocniejszy i najbardziej wartościowy test w karierze Mateusza Tryca. E, to, co też in plus można stwierdzić, oglądając te ostatnie boksy Mateusza Tryca, że boksuje coraz fajniej technicznie. Wcześniej były znane z tego, że dużo ciosów zadawał nasadami. To były często takie wiatraki. Ten boks był mało techniczny. Teraz już jest z tym znacznie dużo lepiej. No i... Mm, no i oby do przodu, tak. Bardzo, bardzo fajna walka. Teraz może nie jest materiałem na Mistrza Świata, ale na pewno na jakimś tam poziomie może dawać efektowne walki. Oby mu się wiodło. Ten test na pewno zaliczył dobrze. W Zakopane wygrali też swoje walki Kamil Bednarek, Damian Kiwior i Denis. Krotiuk, zwłaszcza Pednarek, wydaje mi się tutaj ciekawym zawodnikiem, no, ale to poczekajmy. Oni są jeszcze wszyscy stosunkowo wcześniej, na wczesnym etapie zawodowej kariery z ocenami. Poczekajmy jeszcze na no, kolejnych kilka walk, niech stoczą. Będziemy mieli o czym mówić. Przeskakujemy teraz od Gali w Zakopanem do boksu na najwyższym światowym poziomie. Sporo się ciekawego dzieje w kwestii mistrzowskich walk. Kamila Szeremety, a przede wszystkim. Krzysztofa Jak Wiadomo, że Remeta ma boksować z Gennadiem Głowkinem o pas IB w wagi średniej. Do pojedynku dojść ma w marcu na gali w Chicago. No i Eddie Hearn, czyli promotor na szuka mocnego co eventu dla tej gali. Dobrze było, żeby to była walka o coś. No i z udziałem polskiego zawodnika. No i tutaj, jak już wspominałem wcześniej, nasuwa się od razu... Pojedynek, owakujące Mistrzostwo WBO, wagi junior ciężkiej pomiędzy Krzysztofem Głowackim a Lorensem Okoli. Głowacki jest teraz numerem 1 w WBO, Okoli jest numerem 2. Okoli to zawodnik Ediego Herna. No i czekam na decyzję, na decyzję WBO. Wiele wskazuje na to, że właśnie Federacja WBO nakaże walkę Głowacki kontra okoli, no i wtedy Eddie Hearn chciałby na pewno widać, widzieć ten pojedynek na tej gali w Chicago przed Szeremeta Gołowkim. Na pewno nie jest to korzystna sytuacja dla Fiodora Łapina i dla polskich pięściarzy, no bo zakładając, że to byłby main event i ko Main event, no to fiodor łapi musiałby się z rzędu zajmować dwoma pięściarzami, którzy toczą bardzo ciekawe, bardzo ważne pojedynki, no i to mógłby być problem, ale wydaje mi się, że to też można by jakoś rozwiązać. Eddie Hern ma swoich dużo, wielu mocnych zawodników. Może wystąpiłby jakiś polski pięściarz, który przedzieliłby te dwie walki, czyli tę walkę Głowackiego i szerementy. Dałoby się to jakoś. Do kupy złożyć. Natomiast jest jeszcze inny ciekawy wariant, wariant, o którym wprost nie wspomina Andrzej Wasilewski, ale który niejako zasu zasugerował. Otóż Andrzej Wasilewski, w rozmowie z Ring Polska w piątek, stwierdził, że jest jeszcze jedna ciekawa opcja związana z Krzysztofem Głowackim i nie jest to okoli. Zobaczmy, jak to się ułoży. Ale podobno Paco Walcarcel, czyli prezydent Federacji. WBO ma pewien pomysł. No, i ja strzelam, że tym pomysłem może być walka Krzysztof Ogowackiego. Uwaga, z Saulem Alvarezem, z wielkim Canelo. Wiadomo, że Saul Alvarez przeszedł teraz dwie kategorie wagowe wyżej, zdobył mistrzowski pas w wadze półciężkiej. Już wcześniej mówiło się, że Canelo nie wykluczałby przejścia jeszcze, spróbowania z, nie wykluczałby. Próby zdobycia mistrzowskiego pasa w wadze junior ciężkiej, i teraz jest Kutem. temu fajna okazja. Pas jest wakujący. Przeciwnikiem mógłby być Krzysztof Głowacki, czyli pięściarz, który się trochę wpisuje w ten profil tych rywali Kanelo, czyli pięściarz, który wydaje się mieć już ten szczyt formy za sobą. W ostatnich walkach zdarzały mu się porażki. Do tego Głowacki jest, jest mańkutem boksując ma wątrobę z przodu. Saul Alvarez znakomicie bije na korpus. Kto wie, kto wie. Może to jest właśnie ta propozycja, której mówi Andrzej Wasilewski. Moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobny wariant, czyli e, znaczy prawdopodobny na tyle, że to może być ten wariant, o którym mówi Andrzej Wasilewski, czyli Głowacki kontra Canelo Owakat. Wagi u ciężkie, ale poczekajmy. Na razie taka opcja realna. To jest Krzysztof Głowacki kontra Lorenz Okoli, ale kto wie, gdybyśmy mieli w jednym półroczu, bo kanał wiadomo wróci, w maju dwie walki szeremetę z głowkinem i głowackiego z kanałem, to po prostu byłaby to absolutnie. Bajka. I jeszcze a propos Krzysztofa Głowackiego i jego ewentualnej walki z Lorenzem Okoli. Lorenz Okoli wyleciał z rankingu Federacji WBO za odmowę przystąpienia do programu Clean Boxing Program. Do udziału w tym programie zobowiązani są, e, są pięściarze, którzy są mistrzami świata Federacji WBC lub są sklasyfikowani w rankingu Federacji WBC. Okoli do tego programu nie przystąpił no i wyleciał z rankingu Federacji WBC, no ale dla niego to jest raczej mało istotne, bo tak jak mówiłem on raczej liczy teraz na walkę o wakat Federacji WBO z Krzysztofem głowackim. Na koniec jeszcze słówko o Mariuszu Wachu, który jak wiadomo 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej boksuje z Dylanem White'em. Ostatnio nagrywając vloga na temat Mariusza zatytułowałem go Mariusz Wach leci po kasę do Arabii Saudyjskiej. Coś w tym stylu mam wrażenie nie wszyscy do końca odczytali moje intencje. Absolutnie Mariusza nie skreślam chociaż uważam, że szanse na wygraną ma niewielkie, ale to nie jest tak, że on leci tylko po kasę, zainkasować czek i, i, i wrócić, dostać łomot i wrócić. On na pewno będzie chciał Wygrać forma, podobno jest jakaś tam. Natomiast, tak jak mówiłem w tym vlogu, nie ma nic złego w tym, że wah leci bokser za pieniądze, bo on jest bokserem zawodowym. On tak zarabia od lat, fajnie to właśnie podsumował Piotrek Wilczewski w piątek w wywiadzie z Ring Polska. Mówiąc, pytając retorycznie, co miałby wach zrobić, dostaje e, walkę za całkiem dobre pieniądze, nawet e, last minute. On ma już 40 lat, wiadomo, że mistrzem świata już raczej nie zostanie. Także, no co miał odrzucić taką ofertę? Bierze się takie e, walki, nawet last minute. E, wach ma odporną szczękę, e, to zdrowie mu dopisuje, on nie pada w, każdym, w każdej walce ciężko. Powiedzieć, że był jakoś szczególnie rozbity. Wyjdzie do White'a, niech spróbuje. Wiem, ile zarobi Mariusz za tę walkę. To nie jest kwota naprawdę jakaś wielka, ale, takie, ale to są całkiem rozsądne pieniądze, warto spróbować. Ja natomiast co do tej walki, mam takie jedno życzenie: żeby Mariusz Żwach spróbował, tak jak chociażby z Jarliem Millerem, intensywnie od początku zacząć boksować, nie czekać na to, co zrobi Miller, nie wychodzić do ringu jak sparing partner, tylko ruszyć rozmawiałem z Piotrkiem Wilczeskim, on mówił, że nie, nie wiadomo, czy e, to się uda, no bo ciężko jest e, nauczyć, jak to mówią Anglicy, starego psa nowych e, sztuczek. Mariusz ma takie podejście, taką e, mentalność, jaką ma, no, ale może zobaczymy, no, z Jaralem Millerem przez jakiś czas to się e, udawało, zobaczymy, może na Dyliana White'a też, e, też ruszy, no i przynajmniej ten początek walki będziemy mieli ciekawy Bukmacherzy nie ma wątpliwości, wach szans nie ma. 11 do 1, no ale takie same kursy były na, na Andiego Ruizerunora przed pierwszą walką z Antonem Joshu. Także Mariusz Wach leci do Arabii Saudyjskiej po kasę, to nie ulega wątpliwości, ale też na pewno jedzie z zamiarem wygrania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sparingów nie miał zbyt mocnych, robił po, podobno, to taka ciekawostka. Sparingi. Takie leciutkie z Kamilem Łaszczykiem, wyobraźcie sobie, sparing Łaszczyk kontra e, Mariusz Wach i z Kamilem Bennarkiem, no ale to nie były te podstawowe sparingi, taka tylko e, Ciekawostka. Zobaczymy co z tego wyjdzie, 7 e, grudnia, wielka gala, Andy Ruiz Jr. kontra Antony Joshua 2, transmisja oczywiście w TVP Sport, walka wieczorów w TVP 1, a wcześniej na dekardzie. Mariusz Wach spróbuje sprawić sensację i pokonać Dyliana White'a. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Damn.